Zapraszam do kolejnej odsłony Zapytaj Trenera. Dzisiaj gościmy tutaj u nas w PowerPicie Bartka Górana, który pomoże mi odpowiedzieć na kilka nurtujących pytań. Bartka Górana znacie na pewno też z naszej gazety Muscular Development, do której Bartek pisze artykuły. I Bartku, dostałem ostatnio takiego dość intrygującego maila a propos kaloryczności jedzenia. Napisała do mnie pani, która pyta wprost, czy jeżeli jej zapotrzebowanie kaloryczne będzie niższe od wydatku energetycznego, czy mimo to będzie spalała kalorie i będzie chudła. Jak ty się zaopatrujesz na ten temat? No jest to chyba dość oczywiste, że po pierwsze jakość jedzenia. Jakość jedzenia, tego co spożywamy, tego co jemy, czy to w formie suplementów, czy normalnej żywności jest podstawą, jest najważniejsze. Mamy do zjedzenia 1000 kilokalorii, powiedzmy sobie, słynna dieta 1000. Dokładnie. Tak. Propagowana czyli, przez wiele pań, wiele stron internetowych, tak, wielu, mówi, że to jest dieta cud. Tak, wielu jakichś tam pseudo-fachowców. Czyli moje podejście jest takie, to znaczy, że ja sobie mogę zjeść dwie czekolady, dwie czekolady po 500 albo dwa pączki, tak? I to spowoduje chudnięcie, no bo zjadłem swoje. 1000 kalorii, dokładnie. Oczywiście. Nie, absolutnie nie. Oczywiście, od tych dobrych, zdrowych kalorii w rodzaju kurczaki, jakieś tam powiedzmy sobie chude, brązowy ryż, warzywa też przytyjemy, jeżeli będziemy je spożywać w nadmiernych ilościach, ale nie w takim tempie. Natomiast jeżeli w drugą stronę będziemy spożywać te kalorie z nieodpowiednich źródeł, mimo że podaż kaloryczna będzie niższa niż wydatek, prawda? Tak. To niestety nic to nie pomoże, absolutnie nic nie pomoże. Prosty przykład, który opisałem, pojawi się niebawem w Muscular Development. Masło orzechowe. Słynne masło orzechowe, obydwaj spożywamy, dokładnie. Obydwaj jemy. Masło orzechowe. Jest to codzienny element mojej diety, dodam, na kolację. Najbardziej, tak, jak najbardziej mój też. No i co, czyli od tego masła orzechowego w obiegowej opinii powinniśmy wyglądać jak zawodnicy sumo, tak? No taka powszechnie jest opinia, prawda? Taka powszechnie jest opinia. Jeżeli jest to masło orzechowe dobrej jakości, stłoczonych orzechów na zimno, odrobina oliwy do tego, brak cukru, brak soli, no to są to same praktycznie plusy tej diety, tego dodatku tutaj do żywienia. Tak, tylko tutaj trzeba sobie też, Bartek, zdać sprawę z podstawowej rzeczy, jaką jest niewiedza osób. Tak jest. Z tego względu, że dla wielu osób masło orzechowe to jest, nie wiem, Nutella albo masło Sante Primavica, gdzie na przykład jest napisane masło orzechowe z jakimś tam dodatkiem, tak? Tak. Tak naprawdę jest tam bardzo dużo cukru, tłuszczu roślinnego, a zawartość orzechu sięga 65%, to jest max. I to są najczęściej orzechy prażone, pieczone. Dokładnie. Dlatego trzeba właśnie, tak jak tutaj Bartek wspomniał, czytać etykiety i zobaczyć, co jest przede wszystkim w składzie takiego masła. Nie tylko masła. Chodzi tutaj ogólnie o produkty, które spożywamy. Tak bo jest. To jest bardzo ważne. Tak jak Bartek powiedział, jakość tego jedzenia. Jakość jest przede wszystkim właśnie. Należy w jakiś sposób określić tą ilość spożywanych kalorii naszego zapotrzebowania kalorycznego. Jest tutaj naprawdę wiele tabel, wiele źródeł, jakie podają media, fora internetowe, różni dietetycy. I od tego należy jakby wyjść, prawda? Żeby obliczyć swoją podaż, tą kaloryczność, swoje zapotrzebowanie i odnośnie tego ustalić cały jadłospis. Tak, i dobrać grupę produktów, z których możemy korzystać. Dokładnie, możemy to jest... I dlatego dochodzimy do konkluzji, że ta kaloria kalorii no nie jest absolutnie nie jest równa. Nie jest równa, bo jedna może być dłużej wchłanialna, druga krócej. Jedna może praktycznie przynieść nam więcej straty, druga więcej zysku. Jedna nam podkręci metabolizm, co potem spowoduje zwiększeniem spalenia tkanki tłuszczowej, czyli pani będzie chudła, hipotetyczna X. Druga spowolni nam maksymalnie, albo też podniesie poziom insuliny, no i zacznie się odkładanie. Odkładanie, dokładnie. Czyli podana kaloria nie jest równa absolutnie. Barteka, tutaj trochę pytanie z innej beczki. A co sądzisz na temat słynnej diety Dukana, która teraz jest tak wszędzie propagowana, przede wszystkim przez panie. Chodzą tutaj panie do nas do klubu i generalnie co druga jest na diecie Dukana i mówią, że super, pierwszy miesiąc fajnie schudły, ale dalej to już no nie idzie. Zatrzymały się na pewnym pułapie tej wagi i dalej nie idzie. Jak ty się odnosisz do tej diety?
Obaj świetnie wiemy z praktyki, że pierwsze dwa tygodnie to, co schudłam, to jest głównie woda. Woda. Tak jest. Czyli poprzez ograniczenie spożywania węglowodanów, tak? Tak jest. Nie zatrzymują tej wody w organizmie, nie wiążą się z glikogenem, czyli człowiek nie jest taki spuchnięty. Czyli utrata wagi jest, ale nie tego, tkanki tłuszczowej, dokładnie. I to jest różnica. Waga nam nigdy nie dokładnie tego nie pokaże, co tam się dzieje w organizmie. Jasne. Ktoś może, powiedzmy sobie, przybrać ileś kilo, powiedzmy sobie 5 kilo, z czego 4 to będzie mięsień, a kilo będzie tłuszcz. Ktoś inny przybierze 5 kilo, z czego kilo tylko będą mięśnie, a 4 tłuszcz. A waga pokaże taki sam wzrost wagi. Sam też dobrze wiesz, że można w jeden dzień przytyć 2 kilo, a będzie to głównie woda, oczywiście, tak? Oczywiście, jak najbardziej. Więc tutaj... Waga naprawdę o niczym nie świadczy. O niczym nie świadczy. A odnośnie diety Duchana, tutaj taka bardzo ważna informacja do wszystkich, na pewno Bartek podzieli moje zdanie, że białko białku też nie jest równe. Nie, bardzo dużo osób stosujących dietę Duchana spożywa produkty nabiałowe, mleczne, jogurty, właśnie tak jak wspomniałem, pije dużo mleka, je serki wiejskie, co jest Na pewno niewskazane. Absolutnie niewskazane. Dieta Duchana, czyli dieta stricte białkowa, tak, powinna opierać się głównie na produktach białkowych, ale dobrego pochodzenia. I zróżnicowana. I zróżnicowana, jak najbardziej. Czyli korzystamy z jajek, z białka jajek, z mięsa wołowego, piersi kurczaka, indyka. Ryb przede wszystkim, które zawierają bardzo dużo zdrowych tłuszczy. Mieszamy to potem w różnych proporcjach. Dokładnie. Żeby nie dopuścić po pierwsze do stagnacji, po drugie do nudy. Nie? A po trzecie, no nie czarujmy się do reakcji alergicznej. Jeżeli będziemy kogoś faszerować wiecznie tymi jajkami, wcześniej czy później jajka jako jednak alergen, mu najłatwiej tutaj wywołujący alergię. Później środek. Też może dojść do takiej sytuacji, że jedząc powiedzmy ileś tam tygodni tego kurczaka, zjemy nagle wołowinę, tak, dostaniemy wzdęć, będzie nas bolał brzuch i powiemy, kurczę, jesteśmy uczuleni na wołowinę, tak? Nie, organizm się odzwyczaił od trawienia innego rodzaju źródła białka, co też jest ważne. Dlatego należy dostarczać zróżnicowanych tych pokarmów. I przede wszystkim, żeby uniknąć i nudy, monotonii i właśnie tych różnych problemów żołądkowo-jelitowych. Jeżeli tutaj mogę do Ciebie dodać, można to jak najbardziej poprawić trawienie, wchłanianie poprzez różnego rodzaju enzymy trawienne i te naturalne, w ananasie. Tak, oczywiście, jasne. W papai, powiedzmy sobie. I te, ananasach, tak, w kiwi. Tak, w kiwi, dokładnie. I te takie kupne, nie? Kiedy możemy tam kupić w formie tableteczki, czy tam jakiegoś sprayu, czy ewentualnie napoju. Sam dobrze wiesz, że do większości suplementów białkowych dodaje się enzymy trawienne, tak, jasne. Tak jest, żeby poprawić to wchłanianie. A więc jeżeli chcemy jednak skorzystać z tej ograniczonej liczby rodzajów białek, możemy sobie skorzystać z tych enzymów trawiennych. Poprawią one wchłanianie i nie będziemy mieli takiej przykrości, jak tutaj powiedziałeś, jak stwierdziłeś, że mamy wzdęcia, bóle, nagle coś nie trawimy, dostajemy wysypki, drapiemy się, etc., etc., bo uczuliliśmy się na jakieś białko z powodu tego, że zbyt długo, zbyt intensywnie spożywaliśmy. No i tutaj jeszcze taką bardzo ważną rzeczą a propos tej diety Duchana, którą chcę poruszyć, że spożywanie nadmiernej ilości białek jest niezdrowe dla organizmu, ponieważ zakwasza nasz organizm. Nasza kwasowość jest po prostu naruszona, wzrasta, jest zaburzone nasze pH i tak naprawdę taka dieta na dłuższy okres czasu może nam przynieść więcej jakby strat niż zysków. I tutaj również należy we właściwy sposób to wszystko jakby sobie rozłożyć w czasie, czyli na samym początku można skorzystać z tej diety, aby zoptymalizować proces spalania tkanki tłuszczowej. Ale potem dobrze wprowadzić różnego rodzaju. Jednak ta dieta zbilansowana myślę, że jest najlepsza. Po prostu ustalić odpowiednią ilość kalorii, jeść tylko tyle, ile potrzeba, korzystać ze wszystkich źródeł, czyli z białek, węglowodanów i tłuszczy odpowiednio dobranych procentowo i korzystać ze wszystkich pokarmów. Nie opierać się tylko na przykład na samym kurczaku z ryżem, tylko jednak korzystać, tak jak już powiedziałem, z pełnej gamy oczywiście składników można odżywczych. Jeszcze iść troszeczkę innym kierunku, kiedy już mamy te pierwsze efekty tej diety, potem możemy to białko spożywać na różnych poziomach, prawda? Przez kilka dni sobie zmniejszać dokładnie ilość białka i tutaj przeprowadzać różne takie kombinacje, a w niektóre dni na przykład w ogóle sobie mięso, rybę darować i przejść na przykład na jajka czy tam produkty suplementowe. W inny dokładnie dzień znowu z nich zrezygnować na rzecz innych. Trzeba też jeszcze, Bartek, tutaj powiedzieć, że sama dieta białkowa po pewnym czasie również spowalnia nasz metabolizm. Tak, z tego zbyt względu, długo, że
organizm się przyzwyczaja do tego sposobu odżywiania i nasza tarczyca już nie funkcjonuje tak produktywnie, jak funkcjonowała. Wtedy należy podbić trochę źródło węglowodanów, aby rozpędzić tą właśnie funkcjonowanie naszego organizmu, podbić ten metabolizm i potem można z powrotem wrócić do spożywania trochę większej ilości białka. No, fajną rzeczą tutaj na podkręcanie tej tarczycy, oprócz tych produktów węglowodanowych, są jakieś tam owoce morza. Owoce morza, tak, tudzież ewentualnie pochodne jakieś tam wodorostów i tak dalej, które mają dużo jodu, które mają dużo pochodnych właśnie substancji, które świetnie działają, stymulują tarczycę. Jeszcze na chwilę wracając do tej kwasowości, jak najbardziej się z Tobą zgadzam. Zakwaszenie organizmu z powodu nadmiernego spożycia białek przebiega, że tak powiem, dwutorowo. Z jednej strony mięso, pochodne mięsa, ryby, no w różnym stopniu, tak jak powiedziałeś, zwiększają kwasowość. Z drugiej strony pamiętamy doskonale, że żeby się białko strawiło, jest potrzebne środowisko kwaśne. Czyli znowu tutaj nam się to wszystko zazębia. Zazębia, tak, dokładnie. Jest. Czyli mamy tutaj koło zamknięte, nie? Żeby się to białko strawiło, musi się w żołądku wytworzyć środowisko kwaśne, bo tak się trawi białko. Później już to zakwaszone tak dalej, gdzieś może nam zalegać w jelitach, w żołądku. I tak powiedziałeś, są problemy z brzuchem, organizm się podtruwa tak naprawdę sam siebie, a więc trzeba zadbać też o usuwanie. Tak, mówię, tak jak już wspomniałem, tutaj w aspekcie jakby gubienia tych zbędnych właśnie kilogramów i tracenia tkanki tłuszczowej, jednak zbilansowana dieta jest wskazana. Ustawiona w odpowiednich proporcjach jest wskazana. Z tego co pamiętam, Fitness Authority ma chyba takie dwa fajne suplemenciki, prawda? Fibrę, ile pamiętam. Tak, w jednym z poprzednich odcinków opisywałem obydwa suplementy. Bardzo fajne, także bardzo warto przydatne. Sobie przejrzeć, zobaczyć. I ja myślę, że w tym temacie powiedzieliśmy dzisiaj już wszystko. Zapraszam wszystkich do zadawania kolejnych pytań. Michał@powerpeat.pl. A Tobie, Bartku, dziękuję. Dziękuję do zobaczenia również. Następnym razem.